Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną e, fantastyczną partię graną w Tata Steel e, w bardzo silnym turnieju, w którym bierze udział m.in. Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Jan Krzysztof Duda. E, I tutaj, partia, która była no, ekscytująca w kolejnej rundzie, to Caruana kontra Giri. E, bardzo e, dużo się działo, bardzo ciekawe schematy m, powstały, jeżeli chodzi o debiut. Dla jednej i drugiej strony, więc to może nas y, nie, wiele nauczyć. Y, no i muszę przyznać, że zawodnicy, nawet tego pokroju, czyli prawie 2800, popełniają proste błędy czasami, i to y, nie wiem, z czego wynika w sumie, bo ekstremalny poziom, który reprezentują, y, no to zawodnicy nie powinni w zasadzie tak często popełniać. Prostych błędów, jak w tej partii. Zobaczycie w ogóle, co się tutaj wydarzyło. Zapraszam serdecznie, bez zbędnego przedłużania. Otóż, skoczek zagrał na F3. Pierwszy ruch, karłany, posunięcie D5. B3. Możemy się trochę zdziwić z debiutem, jest to otwarcie Retiego, tak, tak można grać, jeżeli ktoś nie chce wchodzić w jakieś super teoretyczne warianty, aczkolwiek tutaj też warianty istnieją. Plan białych jest taki, aby ustawić tutaj gońca, ewentualnie zagrać sobie później G3 i ustawić drugi taki domek szachowy. I teraz czarne grają goniec F5, goniec B2, posunięcie E6, posunięcie G3. Goniec już świetnie oczywiście działa. Pamiętajmy, żeby za szybko nie ruszać gońcem czarnopolowym. E, tutaj należy próbować grać na przykład skoczek F6, ale Giri zagrywa H6. Bardzo sprytny ruch. Dlatego, że chcę zachować biało-polowego gońca, co mi się bardzo podoba i muszę też powiedzieć, że tutaj białe nie grają jakichś takich szachów bardzo mocno walecznych. To znaczy, nie grają takich szachów bardzo ostrych, tylko bardziej pozycyjnie. Póki co, wyprowadzenie figur tutaj następuje ze strony jednej i drugiej. Po skoczku F6. Roszada ze strony białych. Tutaj goniec e7 bardzo naturalnie grają czarne, również białe też i y, posunięcie d3 przede wszystkim pozwala zagrać skoczkowi na d2 i białe będą planowały y, dojść do ruchu e4. To jest taki typowy plan. Tutaj czarnymi nie przeszkodzimy w tym zagraniu na pewno, ale y, pozycja jest na tyle normalna, że to no, zobaczymy dalej jak to wszystko działa. Oczywiście skoczek z b na d2, posunięcie a5 bardzo charakterystyczny ruch, jeżeli jest tutaj ustawiona taka struktura, czyli tak zwany żółwik, domek. No, zwał jak zwał. W każdym razie czarne planują zagrać posunięcie A4 poniekąd, żeby. Troszeczkę tutaj się rozepchać na skrzydle hetmańskim, czyli tutaj dokładnie tym skrzydle, a po drugie, żeby próbować przede wszystkim tutaj szarpnąć przeciwnika i sprowokować do wybicia, zepsuć strukturę. Taki byłby na pewno cel. Posuniecie A3. Sprytny ruch, dlatego że jak będzie ruch A4, to białe przepychają pionka na B4, i tutaj czarnymi nie za bardzo uzyskujemy jakąś przewagę. Posunięcie C6. Niezwykle solidna struktura pionów. Taka słowiańska struktura pionów, i ciężko się przez nią przebić, aczkolwiek to jest cały czas normalne. Wieża E1. Goniec zagrywa na H7. Już zawczasu tutaj czarne tym gońcem uciekają, żeby nie być zaatakowanym stępem, ale to i tak białe reagują w ten sam sposób. Czarne odpowiadają skoczkiem na D7 i Hetman E2. No i taka pozycyjka grana bardzo często przez różnych szachistów, bardzo też częsty widok. I teraz. W tej sytuacji, jak się zachować? Znaczy ogólnie, na przykład patrząc na ocenę tej sytuacji, jest to równa pozycja, nie ma co ukrywać. To jest kwestia gustu, jak to chce grać. Tutaj decydują na pewno niuanse, jak to zwykle bywa na tak ekstremalnie wysokim poziomie, ale jeżeli tak polecam, jeżeli ktoś ma ochotę grać w ten sposób białymi nie lubi tak bardzo teoretycznych pozycji. Jak najbardziej można tak grać, i to jest jeden z lepszych sposobów. Raz zagrałem taką partię klasyczną. Wprawdzie przegrałem, ale to wynikało bardziej z y, dużej y, niedyspozycji szachowej, znaczy słabej formy, mówiąc wprost. Dobra, nieistotne. W każdym razie. Czarne zagrały Hetman B6. Dosyć ciekawą opcją by było zagranie posunięcia B5, a potem ustawienie ewentualnie Hetmana, ale Hetman B6 zawsze troszeczkę tutaj podważa na wolnej linii gońca jakieś opcje typu A4, potem C5 można próbować. Caruana właśnie zagrywa w ten sposób tutaj, dlatego pewnie też zagrywa między innymi posunięcie A4. Aby nie dopuścić do takiego ruchu a4 ze strony czarnych, wieża z f na c8. Zobaczcie, że tutaj teraz giri jasny sygnał daje biały mianowicie przerzuca ciężkie figury na skrzydło hetmańskie, także bardzo chętnie będzie chciał podziałać po tym skrzydle. To jest plan nie jest jakiś ukryty plan, to jest normalny plan, i to jest jasny sygnał. Bardzo yy, dziwny ruch dla mnie, wieża AC1 ze strony białych. Nie rozumiem tego posunięcia, muszę się przyznać. Kompletnie nie rozumiem po co, ale po coś tutaj zawodnik zagrywa ten ruch. I nie jest to błąd, absolutnie. Silnik tu wskazuje to posunięcie. Yy, no właśnie, jak silnik wskazuje to posunięcie, a zagrywa je Karuana, więc Karuana przypuszczam, że yy, silnikowo tutaj nieźle sobie pracuje, ale. Nie potrafię wyjaśnić. Może chodzi o to, że wieża w przyszłości pomoże w zagraniu pionkiem na C4. Tego nie wiem, więc sorry, nie wiem tego. Goniec zagrywa na C5 i w tym momencie E5 nastąpiło z atakiem na skoczka. Skoczek E8 mogłoby się wydawać, że troszeczkę pasywniej stoją czarne. Tak, może też jest z jednej strony, ale skoczek z E8 ma dobre, dobre odskoki na pole C7, żeby tam. No, przerzucić się na A6, na B4, i tak dalej. Tutaj manewry. Manewry. Białych plan to jest na pewno granie na skrzydle królewskim, żeby atakować przeciwnika. Ja się trochę dziwię, że Karłanie, że tego nie robi, bo zagrał skoczkiem na F1. Lecz dosyć ciekawą opcją byłoby, byłoby na przykład zagranie D4. Ja tego też nie rozumiem, dlaczego tak nie poszło. No dobra, zamyka gońca, ale to jest zawsze coś za coś w takich pozycjach zamkniętych. Na przykład, jak goniec by uciekł, to byśmy mogli spróbować grać C4, ewentualnie H4. Z próbą tam, prób próbowaniem atakować, próbą ataku na przeciwnika skoczek F1, skoczek H2, skoczek na G4. Takie plany również można stosować, ewentualnie skoczek z F1 może zagrać na E3 i jest to samo, a przy okazji w centrum troszeczkę fajnie kontroluje. Oczywiście mi się to łatwo mówi, jest o wiele trudniej grać. E, dobra, skoczek zagrał jednak od razu na F1, Hetman wrócił na D8. Przede wszystkim ten Hetman zwalnia może opcję B5, e, to jest ważne. E, I zauważmy, że wieża C8 raptownie tutaj stoi na C8, nieco chyba lepiej w tej sytuacji, tym bardziej, że czarne planują szturm na hetmańskim. Skoczek zagrywa na E3, skoczek na C7. I król H1. No to jest błąd. Yy, to znaczy, nie na tyle yy, straszny błąd, że tu białe przegrywają absolutnie, ale. Jest to ruch niepotrzebny. Co miał Karuana w głowie, nie wiem, ale na pewno zmarnował trochę czasu na to posunięcie. Przypuszczam, że ten goniec mu się nie podobał, a w planach może były ruchy F4. No, czasami jak taki zawodnik, no nieważne w sumie jakiego pokroju, bardzo mocno się zagłębi w pozycję, no to znajduje posunięcie wydające mu się fantastycznym zagraniem, a może się okazać zwyczajną stratą czasu. No i krucha jeden. Wygląda dziwnie i jest to taki ruch chyba faktycznie zły. Na co czarne od razu odpowiadają tutaj opcją B5, czyli szybciej na tym skrzydle hetmańskim próbują uzyskiwać inicjatywę. Skoczek zagrał na D4 z atakiem na pionka i czarne w ogóle bardzo ładnie zagrały, muszę przyznać. Po prostu pionek zbił na A4. Zauważcie, że tutaj Gili oddaje pionka. Co by się stało, jakby ten pionek był wzięty? Otóż wzięcie tego pionka nie jest dobre. Z jednego powodu. Hetman zagrywa na E8 i przede wszystkim otwiera się linia dla wieży, która może sobie swobodnie grać. I zauważmy, że jak pionek wybije teraz na A4, to my gramy skoczek B6 z atakiem na pionka, który będzie bardzo męczył gońca. To jest bardzo nieprzyjemny układ dla białych. No i przy okazji widzimy, że skoczek jest atakowany i musi stracić czas na to, aby, żeby, aby, aby uciec. No dobrze, w tej sytuacji białe zbiły na a4, skoczek b6, cały czas ta sama sytuacja, zbić pionka na c6 nie wolno, wieża a1, skoczek a6, już tu się broni i figury, zobaczcie, przede wszystkim skoczki zaczynają fajnie funkcjonować na skrzydle hetmańskim. Skoczek zagrał na b3, na co goniec e7. Dosyć też ciekawą opcją byłoby wybicie skoczka bardzo ciężko taki ruch zagrać no bo kto by tutaj oddał gońca za skoczka, aczkolwiek skoczek e3 to silna figura w centrum i po wymianie powiedzmy fe to jest dobry na pewno ruch hetmanem też można oczywiście odbić, ale te pionki jednak takie są troszeczkę powiedzmy groźniejsze i ruch c5 byłby dobrym zagraniem czarnych pozycja tutaj byłaby zdecydowanie lepsza, ten goniec jest troszkę wyłączony z gry, więc widzimy, że czarnopolowy goniec mógłby być zbędny w tej pozycji no, i plany są takie, żeby próbować pewnie grać. C4. Tutaj widzimy też, o, oczywiście, oddanie pionka, ale tutaj to jest chwilowy zabieg, bo Hetman d7 i pionka a4 również zdejmujemy. No, ale tak nie poszło, ja się nie dziwię. Goniec e7, też taki naturalny ruch, taki naturalny odruch człowieka szachisty. Goniec e7, ok. I teraz białe zagrały f4. No, w końcu. Karuana coś próbuje tutaj zrobić na skrzydle. Hetman zagrywa na d7, mocno broniąc, poprawiając nieco Hetmana. No, takie. Pozycyjne szachy, ale mimo wszystko białe grają F5, i to jest dobre posunięcie białych. To jest dobre posunięcie białych, zaczepne. Trzeba w ten sposób próbować reagować. Tutaj goniec może się dobrze otworzyć po y, następnych ruchach, powiedzmy E6, żeby y, świetnie tutaj zadziałać. Na co Giri? No cóż. Jest takie powiedzonko w szachach, nie tylko pewnie w szachach, ale ja z szachów to wziąłem. Jak już cierpieć to za coś. No może cierpienie tutaj czarnymi to za duże słowo, bo pozycja czarnych jest nadal stabilna, ale wziąć... A potem no, pocierpieć za to, że wzięliśmy pionka. Akurat w tej sytuacji to się za bardzo też nie przekłada, bo to jest chwilowy zabieg. I Hetman zagrywa na F3 z próbą wzięcia pionka, no ale Giri skoczek C5. E, oczywiście tu pionek jest broniony. Wymiana skoczków jak najbardziej. E, jeżeli jest pion więcej, no to chętnie chcemy wymieniać figury. E, po tym posunięciu nastąpiło D4, troszkę za późno, ale ruch jak najbardziej, ok. Goniec zagrywa na E7, goniec H3. No I zauważmy, trzy figury bardzo tutaj atakują punkt F5, na co czarno odpowiadają G6. Ok. Ruch taki jest potrzebny, przede wszystkim cementujemy pionka, ale zauważcie, jak strasznie niestandardowo tutaj stoi goniec na h7. Bardzo rzadki widok, ale to się wszystko trzyma. Pamiętajmy, że czarne w tej sytuacji mają opcję wyjścia tym gońcem, więc to jest bardzo ważne, żeby mieć opcję jakąś tutaj w szachach. Wtedy można na chwilę sobie pozycję zepsuć, no ale ten ruch jest potrzebny, oczywiście bronimy piona. G4, białe szarpią, to jest potrzebne, na co czarne odpowiadają bardzo ładnie. F4. Bardzo ładny ruch, który tak troszeczkę kontruje, ale jest ruch G5. No właśnie. Ruch G5. Zauważmy, że tutaj tracimy jakość czarnymi. Ok. No, dzieje się trochę, ale czarne poszły na to świadomie. To jest bardzo dobra ocena sytuacji. Trudna z jednej strony dla wielu, pewnie, osób. No, ale sprawdźmy, właśnie dzięki analizie partii wiemy, jak się można by było zachowywać. Hetman A7. Wygląda dziwnie. Ale on zawsze tutaj może zerkać przy okazji na piona. I teraz, moi drodzy, Karuana wziął wieżę. Nie jest to dobre posunięcie, od razu powiem. Jest kuszącym ruchem na pewno, żeby wziąć wieżę, Ale nie jest to dobry ruch. Dlaczego? Dlatego, że białe mają tutaj teraz lepszą opcję. Hetman A7, jak się okazuje, był ruchem błędnym troszeczkę. No tutaj należało grać Hetman E8 przede wszystkim. Silnik tak podpowiada, żeby. Prawdopodobnie Hetman był bliżej króla, żeby bronił przede wszystkim punktu F7. Za chwilę powiem, dlaczego to jest takie ważne. Otóż po Hetman A7, i na przykład, jakby karułana zagrał skoczek G4, no to tutaj białe mogą świetnie prosperować, i sytuacja by się kompletnie odwróciła. I to białe mają w ataku skoczka gońca Hetmana wieże, jakieś przełomy jeszcze E6, i goniec C1 w zanadrzu, który też może się przydać do ataku. W tej sytuacji. Zauważmy, że tutaj H6 jest atakowane, i po wybiciu na przykład gońcem na G5 goniec C1 ja nie widzę dobrej gry dla czarnych w tym momencie, bo plan jest prosty. Białe oddały dwa piony, teraz odbijają na F4, i po wybiciu na przykład słaby punkt na H6, słaby punkt na F6, wolne linie, przełomy. No, myślę, że tutaj każdy chciałby grać te pozycję białym kolorem. No, jednak Karuana, no cóż, Karuana zbił wierzę. Na co y, czarne odpowiedziały biciem skoczka? To jest bardzo ważne bicie. Ten skoczek tu mógłby narobić dużo krzywd. I teraz posunięcie E6. Jak najbardziej dobry ruch. E, fajny, dlatego że od razu atakuje pionka na F7, i jakby stał Hetman E8, to nie byłoby problemów, byśmy zbili gońca. W tej sytuacji, jakbyśmy zbili gońca, no to nie jest to dobry ruch dla czarnych. Zdecydowanie. Dlatego że. Można zbić pionem. To też jest świetne zagranie, ale tak z praktycznego punktu widzenia, większość osób pewnie łapie za Hetmana, bije na F7 to też jest dobry ruch. I na przykład po H8 Goniec A3. Związanie męczymy przede wszystkim tutaj czarne. Wieża za dwie figury dla białych, ale są opcje ataku. Wybicie tutaj pionka, groźby Mata. Trzeba bardzo uważać. Znaczy to jest praktycznie pozycja y, przegrana dla czarnych. W tej sytuacji jednak. Po e6. Goniec zbił na g5. Najlepsza odpowiedź, czyli nie łasimy się tutaj na figury, tylko myślimy o obronie własnego króla. W tej sytuacji goniec d7. Błąd. Błąd białych. No to się wydaje świetnym ruchem. Zasłonięcie Hetmana od obrony. To jest błąd białych. No dlaczego? Jak należało przede wszystkim zagrać białymi? Na przykład w tej sytuacji, jakbyśmy tutaj zbili na f7, Hetman by zbił, pionek by zbił. Król by zbił i goniec by zagrał na B7. Tutaj by wziął pionka. No, ja się zgadzam, ten pionek jest groźny, ale jest jakość przewagi, więc coś tu rekompensuje. Jest to mniej więcej równa pozycja ze względu na e, ocenę silnika, ale taka dynamiczna równowaga trzeba przyznać. I a, no, jeszcze dużo mogłoby się wydarzyć. Jednakże, no, białe zagrały goniec D7. Błąd, jak to wykorzystać? Otóż, proste wybicie na E6 po wybiciu z szachem, król H8 zostało zagrane. I goniec a3. No niby tam goniec coś robi, coś przesłania, ale tutaj czarne stabilizują pozycję bardzo ładnie. Skoczek c4, no skoczek stoi wyśmienicie z obroną pionka. Goniec c5 na hetmana, hetman ucieka do króla. I teraz tak, patrząc na tę sytuację, zobaczcie, że no jakość więcej u białych oczywiście, ale czarne mają piękny atut w postaci bardzo silnego pionka e3 który tutaj no, troszkę blokuje zapędy białych i nie można wykorzystać tej przewagi materialnej. W tej sytuacji Hetman zagrał na g4, goniec na f6, zobaczcie mocne ataki na pionka wieża ab1 w tym momencie, no, czy można C3 w ogóle zagrać, żeby bronić? No, teoretycznie można, ale czarne grają swoje, czyli wieża E8, i tak, tak samo w sumie jak w partii. Ale jednak tutaj białe postanowiły na jakąś aktywność, no, to jest normalne u y, takich zawodników tej klasy. Posunięcie G5, no i goniec się zaczyna rozgrywać, co fajnie wygląda. I goniec zagrał na F5 w tej sytuacji. Wieża E8, moi drodzy, był to 39 ruch czarnych, Czyli 40 ruch przed kontrolą, jeden ruch przed kontrolą czasu. I Karuana zagrywa ruch, który zaskoczył wszystkich. Pewnie zaskoczył też samego siebie. Jest to ruch wieża B6. Ja przecieram oczy ze zdumienia i myślę o co chodzi. Czy to jest tak genialne posunięcie? Nie, jest to totalny błąd kompletnie. Y Kompletny błąd w tej pozycji. Dwa znaki zapytania. Jest to podstawienie wieży pod skoczka. Karłana chyba tego po prostu nie widział. No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Nie potrafię. Błąd. Po prostu błąd. No i cóż, sprawa jest już teraz prosta. No, skoczek zbija wieżę. No, trzeba to wziąć. Nie dość, że czarne odzyskały materiał. No to jeszcze mają piękny atut w postaci pionka. No i teraz tak. Wybicie. Figur, no bo to jest proste. Im, im lepsza pozycja e, i przewaga, no to wybijamy tutaj dwa pionki więcej po stronie czarnych. Kolejny pionek został zdjęty. Goniec wziął na A5 i prosta wymiana na C3. Wymiana na C3 nastąpiła. E, no, grozi wzięcie wieży, król G2. No i tutaj białe e, takim ruchem król G2 zostawiają piękną pułapkę, no bo jakbyśmy zbili wieżę, no to niestety tutaj jest remis. Jak zrobić ten remis? Otóż jest wieczny szach, król f6, i tutaj możemy wiecznie szachować, a jak król g8 to szachujemy cały czas z tej strony. No i w tej sytuacji, po król g2, Hetman dał szacha na d2. Król zagrał na F1, tutaj grozi mat, prawie, no Hetman broni, więc białe muszą uważać. Król G7, proste zagranie, zobaczcie, grozi wieża F8. Hetman dał szacha na D7 i król F6. Tutaj się czarne rewanżują z odbiciem wieży, znaczy z oddaniem wieży, ale tu wiadomo, grozi mat na F2. Hetman dał szacha, król F5. Hetman d7 szach i wieża się zasłoniła. Przewaga pionów, król ma problemy. Król za, hetman zagrał jeszcze szacha na h7, król g4, hetman f7. Znowu jakieś opcje się pojawiają, obrona również istnieje. I powierza E4, moi drodzy. Karuana poddał partię. No, nie ma ręki do Giriego, trzeba przyznać, bo to już chyba taka druga porażka. Bodajże w tym turnieju, czy w jakimś ważniejszym. Czarnymi, więc. białymi porażka Karuany. No, dlaczego się poddał? Z prostego powodu. Król jest tutaj bezpieczny. Tu jeszcze mógłby nastąpić, jak na przykład, szach na D7. To król H4. I nie ma obrony przed wieżą F4. To jest koniec partii. No więc trzeba przyznać, że. Niewykorzystane sytuacje się trochę mszczą, ale ta podstawka wierzy na B6 no to no szkolny błąd nie potrafię wytłumaczyć. Kontrola czasu, mało sekund pewnie i. No i błędy się zdarzają nawet na takim ekstremalnym poziomie. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!